Cześć wszystkim, z tej strony Drakej i przed nami dosyć nieoczekiwany materiał, ale tak, jest są rzeczy, o których musimy sobie pogadać, jeśli chodzi o serię, mega serię Final Fantasy. Jestem w trakcie nagrywania czwórki i wszelkiego rodzaju hałasy, wybaczcie, mam otwarty balkon i dźwięki otoczenia i zmieniające się światło i tak dalej, ale tak, musimy sobie pogadać o mega serii Final Fantasy. Jestem w trakcie nagrywania czwórki i generalnie zacząłem przeglądać rzeczy na kanale i stwierdziłem, że moja seria Final Fantasy trwa o wiele dłużej niż powinna i w sumie, aby się nad tym zastanowić, trwa już dłużej niż de mega seria, którą w sumie rozpoczęliśmy tutaj na życzenie patronów, z połączonych sił właśnie trzech patronów, ponieważ na pewną sprawę jesteśmy w non-stopowym ciągu Final Fantasy. Od stycznia zeszłego roku, tak, jakby dosłownie w tym momencie jestem na własnym kanale i sprawdzam. Mieliśmy Final Fantasy X nagrane w styczniu 2023, które zakończyło się w maju i w lipcu, na samym początku, wystartował Stranger of Paradise. Potem w trakcie Stranger of Paradise wystartowało Final Fantasy VI. W trakcie którego wystartowało Final Fantasy X-2 i to trwało. W tym czasie wystartowała seria streamowa z Final Fantasy VII Remake Integrate i po zakończeniu szóstki i dziesiątki dwójki w dalszym ciągu z serią z Integrate mieliśmy tylko 4 miesiące przerwy, ponieważ dosłownie dziesiątka, dwójka zakończyła się w grudniu 23, a Final Fantasy 1 w kwietniu 2024 wystartowało, tak więc jesteśmy w ciągu finali, na dobrą sprawę, prawie 2 lata już w tym momencie. To jest cholernie dużo Final Fantasy, a jeszcze przede mną ponad połowa czwórki i calutka piątka, która rzekomo jest całkiem długa i rzekomo jest całkiem trudna, więc prawdopodobnie seria będzie się trochę ciągnąć. Tak więc spojrzałem na to wszystko i stwierdziłem, że chyba mam ochotę na jeszcze jednego finala. Tak, po Final Fantasy 5 jednym rzutem wydarzy się Final Fantasy 13. I teraz mamy tutaj bardzo dużo rzeczy do obgadania, więc jestem świadomy. Pierwsze primo, zacznę od oczywistej oczywistości. Tak, teraz zapowiedziałem to, materiał wylądował na YouTubie, z waszej perspektywy, nie z mojej. Square, możecie teraz zapowiedzieć remaster Final 13, bo dobrze wiem, jak to działa, doskonale wiem. Strasznie wam przekrzywią tą kamerę. O, ten kąt poda mi się o niebo lepiej. Tak, więc Final Fantasy 13 na kanale, wielka rzecz i zaraz dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co z tym chodzi, będę to tłumaczył, ale musimy do tego podejść stopniowo. Czemu Final Fantasy 13 nagle na kanale? I czemu mimo tego, że wielokrotnie mówiłem na Discordzie, że tego nie nagram, to czemu to się dzieje? Ponieważ tak, będę grał z PS3, ale do tego też rzeczy idziemy. Ponieważ pierwsze primo i rzecz najbardziej priorytetowa, dlaczego Final Fantasy 13? Ponieważ widzicie, to wideo jest na pewno sprawę tributem, jest podziękowaniem dla Kacpra Koniecznego, i cała seria Final Fantasy 13 będzie podziękowaniem dla niego, ponieważ kim jest Kacper Konieczny? Kacper Konieczny to jest jeden z patronów, jeden ze wspierających i jest to gość, który zawsze przepycha skalę moich progów dalej, ponieważ wierzcie lub nie, moje progi miały zamknąć się na 35 zł. To miał być max. Nigdy nie miałem ruszyć dalej, jeśli chodzi o progi, ponieważ uważałem, że mój content nie jest tego po prostu warty, że 35 zł od jednej osoby to jest max, co mogę zawołać. I nagle pojawił się Kacper Konieczny, który powiedział, hej, chcę ci dać dużo więcej. I to on to zaproponował. Te propozycje wychodziły zawsze od niego, więc najpierw mieliśmy 50, potem mieliśmy 100 i teraz mamy 200. Tak, Kacper sam z siebie zaproponował utworzenie progu 200, nawet jeśli tylko on będzie wspierającym z tego progu. I tak, tak samo podobnie w momencie, kiedy zaczęliśmy z Kacji streamować z włączonymi donatami,
I stwierdziliśmy sobie, że nie mamy bladego pojęcia, co robić z tymi donatami, więc będziemy je wydawać na randomowe rzeczy i na pasku celów będą randomowe, bardziej lub mniej spełnialne rzeczy. I w pewnym momencie stwierdziłem, a może w sumie wpiszę w to w PS5, kiedy konsola była jeszcze nowa. I zobaczę, ile widzowie rzucą, a resztę dorzucę sam i kupię tą konsolę. I Kacper praktycznie własnoręcznie, prawie że, nie mówię, że całkowicie, prawie że własnoręcznie wypełnił ten pasek. Tak więc Kacper niesamowicie wspiera kanał. Tak więc tak. I ja zapytałem Kacpra, jakby co chcesz jakby w zamian, bo nie mam pomysłu, co zrobić z progiem 200, jak mogę ci... co mogę ja zrobić dla ciebie za takie wsparcie? On powiedział, że absolutnie nic. Że nawet nie chce żadnych więcej profitów, aniżeli te, które daje próg setka. Tak więc dokładnie tak jest. Próg 200 wisi dostępny dla każdego, ale nie daje więcej profitów dla wspierających niż ten za setkę, ponieważ to po prostu zostałem to wam i tyle, czy chcecie, czy nie wspierać. Tak więc mimo tego, że Kacper powiedział, że nie chce nic, to z Kacji mieliśmy burzę mózgów, naszych jakby dwóch szarych komórek. Co możemy dla niego zrobić, żeby było mu miło? I stwierdziliśmy, że Kacper zawsze żartuje, czy też faktycznie chce serii Final Fantasy 13. Więc jak nie dla niego, to dla kogo, prawda? I tak... wzięliśmy stare PS3 Kacji, które miała w domu swoich rodziców. Aktualnie jest na czyszczeniu, ale konsola jest sprawna, bo już to sprawdziłem. Kupiłem splitter do nagrywarki. I tak, ten tytuł, który widzieliście wcześniej, został przechwycony z mojej nagrywarki normalnie, z PlayStation 3 Kacji, tak? Więc wszystko jest ready to go. I jeśli, Kacprze, faktycznie chciałeś tego Final Fantasy 13, to jest moje podziękowanie dla ciebie za lata wspierania mnie i za zawsze bycie jakby tą pierwszą osobą, która na dobrą sprawę otwiera te większe progi. Bo oczywiście ja wiem, że teraz mówię o kwestii czysto finansowej i wielu ludzi to odpycha, ale jeśli ktoś wspiera mnie taką ilością pieniędzy i to on wychodzi z inicjatywą, by dawać mi coraz więcej i więcej i więcej, czuję się w obowiązku, czuję, że ta osoba musi zostać w jakiś sposób nagrodzona. Więc tak, jeśli faktycznie chciałeś tej serii, ona jest dla ciebie, ona będzie dla ciebie, będzie zaraz po Final Fantasy 5. Tylko pierwsza część 13, nie będę leciał całej trylogii. Obawiam się, że nawet mnie taka ilość Final Fantasy może przerosnąć, chociaż pożyjemy, zobaczymy. A jeśli te prośby o Final 13 były tylko żartem, no to niech to będzie puenta tego żartu. Tak czy siak, jest to, robimy tutaj coś, co jest po prostu skierowane bezpośrednio dla ciebie. Zwłaszcza, że 13 ma tutaj historię u mnie na kanale i fajnie będzie do tej gry wrócić i mieć ją na kanale w aktualnej mojej jakości komentarza i aktualnej jakości mikrofonu, aktualnej jakości nagrywarki, etc., etc., tak więc to wielkie dzięki za wsparcie, stary. Wielkie dzięki, że zawsze wychodzisz o krok przed linię i dajesz mi jeszcze więcej, co nie dość, że jest oczywiście niesamowitym wsparciem finansowym, co jest super istotne, co jeszcze jest nieprawdopodobnie motywujące. Nieprawdopodobnie motywujące. Nie jestem w stanie tego po prostu opisać słowami. Tak więc to się będzie działo. Seria z Final Fantasy 13 nagrana z PlayStation 3 wyruszy zaraz po Final Fantasy 5 i po serii z Final Fantasy 13 wrócą serie na życzenie i tutaj wszystko już będzie normalnie, w cudzysłowie. Tak jak tak normalnie było i być powinno. A seria z Finala 13 będzie sobie już na kanale i będzie dla tych, którzy chcą obejrzeć. Ponieważ tak, teraz odrobina historii i jeszcze parę takich dopowiedzeń. Mianowicie wiem, że ostatnimi czasy zwłaszcza byłem często proszony, czy okej, może po prostu kupisz PS3 i będziesz nagrywał z niego, ponieważ jest tam dużo gier, które nie dostały remasterów i tak dalej, i tak dalej. Więc może chcesz po prostu nagrywać z tego, zamiast czekać, aż mega korporacja wypuści remaster, na który tylko ty czekasz.
Ja się przed tym broniłem, ponieważ wiecie, PS3 otwiera bramy pod tytułem: o hej, teraz utknę tylko i wyłącznie w grach z PS3. I stwierdziłem początkowo ogólnie, jak w sumie omówiliśmy to z Katsi, to powiedzieliśmy, że tylko Final Fantasy 13 i nic więcej. I nie będę ruszał tej konsoli w żaden sposób, ale potem stwierdziłem, że w sumie głupio byłoby mieć ten sprzęt i ten splitter i to wszystko ustawione na ready to go i nie korzystać z tego. Tak więc zrobimy sobie to w taki sposób, że będziemy seria będzie nie umiem mówić. Na 10 serii na mojej ankiecie 5 na liście A, 5 na liście B będzie jedna seria z PS3. Jeśli ją wybierzecie, ta seria się wydarzy, ale to będzie tylko jedna seria. Nie będę za 9 slotów będzie wypełnione normalnie grami z PS5, a czy PS4, whatever, a jeden slot będzie poświęcony zawsze na grę PS3, tak żeby to była zdecydowana mniejszość. Jeśli zobaczę, że ludzie tego chcą, to będę to nagrywał, ale jeśli głosy pójdą coś innego, to będę zmieniał te gry, będę robił tutaj rotację. Tak samo myślę, że serie z PS3 będą możliwe pod serię na życzenie, przy czym tutaj rozmowa będzie troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ nie jestem pewny, czy można normalnie kupować w sensownych cenach gry na PS3, bo to 20-letnia konsola, więc ja prawdopodobnie, żeby kupować gry pod nagrywanie z PS3, będę chodził po sklepach z używkami, czy nie wiem, przeszukiwał aukcje, czy coś takiego. Zobaczę, co z PS Store ma do zaoferowania, o ile jeszcze działa na PS3, bo tego akurat nie odpaliłem. Tak więc zobaczę. Więc tutaj rozmowa będzie trochę bardziej skomplikowana, ale tak, z rzeczy, które mam pudełkowo, to mam trylogię Final Fantasy 13, więc to cała trylogia jest opcją, jeśli ktoś sobie tego zażyczy. W sensie po kolei, jako pojedyncze części, bo nie będę się bawił w wiele gier z rzędu ponownie. I mam Prince of Persia z 2008 roku, które też bym chciał w sumie bardzo nagrać. A tak to generalnie z myśli, które mam, na przykład, nie wiem, chciałbym nagrać ponownie klasyczne greckie God of War'y. God of War 1, 2, te z PSP, w których nigdy nie grałem. Ascension, który uważam za jedną z moich najgorszych serii na kanale. Tak więc to są gry, które chciałbym nagrać. Chciałbym może nagrać ponownie trylogię Jacka i Daxtera, ponieważ pamiętam, że porty na PS3 były perfekcyjne, a porty na PS4 i na PS5 to absolutne ścierwo, tak więc wolałbym nagrać wersję z PS3, żeby ta była dostępna na kanale. Chyba jedyne no-no, które mam z gier z PS3, poza takimi oczywistymi rzeczami, jak jeśli mam do wyboru nagranie coś, co dobrze działa na PS5, to nie będę grał to na PS3, bo po co. Ale takie jedyne no-no, które mam, to chyba seria Dragon Age, w sensie jedynka i dwójka, ponieważ pamiętam, że te gry były okropne i bardzo długie przy okazji, tak więc nie wiem, czy aktualnie moje tempo nagrywania nadaje się do tego, ale tak, gry z PS3 będą się pojawiać, jedna seria na 10 do wyboru, jeśli się wszyscy zdecydują, jasne, jeśli nie, to nie, seria na życzenie, to jest opcja, tak więc to jest to, i tak, ogólnie sorry za kłamstwa, ogólnie nie lubię kłamać, wolę zrzucać zawsze prawdę, nieważne jak brutalna by była, a nie bawić się w owijanie w bawełnę, czy w właśnie kłamanie. A no właśnie ostatnio na Discordzie często pojawił się wątek właśnie PS3 i nagrywania z tego, a ja hardo mówiłem, że nie chcę, tak więc to były kłamstwa, ten plan, nie będę teraz sprawdzał tego, jest już chyba w akcji od kilku tygodni, więc ostatnie kilka tygodni kłamałem. Kłamałem, jeśli ktoś mnie pytał o sprawę z PS3, tak więc sorry, przepraszam wszystkich za to. I tak, ogólnie też, żebyście sobie nie myśleli, że to jest jakaś taka dziwna zagrywka, że robię tą co właśnie nawijkę, a to naprawdę po prostu Kacper wykupił możliwość nagrywania z PS3 czy coś takiego. Nie, ja nie będę prezentował screenów z naszych prywatnych rozmów, bo to było skurwysyństwo, ale nie, jakby to nie była jego... To nie była jego inicjatywa. On powiedział, że nie chce żadnych więcej benefitów, dlatego żadnych więcej benefitów nie ma na progu za 200
I to miała być niespodzianka, więc kiedy wy to słyszycie po raz pierwszy, to on też słyszy to po raz pierwszy, tak? Więc jesteście wspólnie grupą w tym momencie. I tak, to chyba wszystko. Ogólnie ja będę na naszych małych listach gier do wyboru, na naszych ankietach, będę oznaczał osobnym kolorem, czy może będę robił dopisek, która gra jest tą z PS3, ponieważ przez mnogość portów i remasterów, etc., etc., sprawa jest trochę wobbly, jego to ktoś by się zastanawiał, ale tak, jedna gra będzie miała dopisać, sorki, dopisek, ta gra jest z PS3. Tak więc, tak będziemy sobie to rozgrywać. Kotek! Tak więc, tak, to chyba wszystko, co miałem do ogłoszenia, więc tak, Final Fantasy XIII dzieje się. Jestem gotowy teraz, żeby Square zapowiedziało remaster, ponieważ tak działa moje szczęście. I jeszcze raz wielkie dzięki, Kacprze, za to, że tak wspierasz ten kanał. Naprawdę mam nadzieję, że ta seria z Final Fantasy XIII, wiem, o czym jeszcze miałem mówić, za co tym powiem. Final Fantasy XIII naprawdę da ci frajdę. Mam nadzieję, że spełni twoje oczekiwania. I będziesz mógł zmienić swój żart oczekiwania na Final Fantasy XIII na inną grę. I żarty będą kontynuowane. I wielkie dzięki za wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, teraz jeszcze kwestia tego, czemu ta gra jest taka ważna. Czemu w ogóle to jest już część kierowana do zupełnie nowych widzów, którzy być może nie znają całej historii mojego kanału. To nie jest mój pierwszy kanał. Mój pierwszy kanał trwał przez jakiś rok, może dwa lata. Miał procent tego, co mamy teraz. I nadeszła seria z Final Fantasy XIII, która zwabiła, mam wrażenie, że lwią część ludzi, którzy stali się stałymi bywalcami mojego kanału. Koło Kingdom Hearts prawdopodobnie seria z Final Fantasy XIII była tą serią, która zwabiła do mnie najwięcej osób. Co było wyjątkowo pechowe, ponieważ spontanicznie na sam koniec serii, w jednym z ostatnich odcinków dostałem claima o copyrighty i normalnie wiem, jak sobie radzić z tego typu rzeczami, ale wiadomo, że zawsze jest ten malutki procent szansy, że się nie uda. W tym momencie się nie udało, ponieważ stary YouTube był bardzo dziwny, jeśli chodzi o prawa autorskie. Dostałem ogólnie karę na kanał i moje filmy były ograniczone, miałem limit uploadów i miałem limit czasu trwania filmów i ogólnie życie nie było dobre. Do tego stopnia, że zmieniłem kanał i po prostu zacząłem wszystko od nowa, ponieważ tak było mi łatwiej. Ale anyway, ta seria, która wisiała przez pewien czas na kanale, mimo tego claima, ona zwabiła mnóstwo osób i ciężko wyczuć, jak teraz wygląda sytuacja z Final Fantasy XIII w internecie, ale mam wrażenie, że kiedy ja nagrywałem tą serię, to pierwsze primo nikt inny na polskim YouTubie nie nagrywał. Drugie primo byłem jedną z nielicznych osób, która wypowiadała się pozytywnie na temat tej gry. Tak więc wszystkie osoby, które też miały pozytywne wrażenie do tej gry, zleciały się do mnie. Więc to była dosyć duża, istotna seria, która zwabiła bardzo dużo osób do tego kanału i które zostały na tym kanale na dłużej. I jednocześnie, mimo tego dużego osiągnięcia, była to też seria, która pokpiła sprawę i która właśnie niestety wbiła nóż w mój kanał w postaci copyrightów. One się teraz nie zdarzą, ponieważ widziałem, że milion osób nagrało już Finala 13, tak więc seria jest całkowicie bezpieczna. System copyrightów się zmienił i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie, kiedy system copyrightu się zmienił, jeszcze nagrałem z PS3, to zabierałem się do ponownego nagrania tej gry jak pies do jeża. I jakoś tak czas minął. Tak moja chęć nagrania tego z PS3 minęła, wyszła nowa generacja i potem jeszcze jedna. A żart pozostał z tego, że Final Fantasy XIII po dziś dzień jest jedną z moich ulubionych części Final Fantasy. Tak więc... Chciałbym ją nagrać, ale niestety mój flow nagrywania z tej konsoli przeminął, więc no cóż, ludzie czekali i ja w sumie chyba wewnętrznie też trochę czekałem i teraz nagle pojawiła się ta opcja i jesteśmy tutaj. I tak, dlatego ta seria jest kind of istotna i dlatego dużo osób de facto wiąże mój kanał z tą jedną konkretną serią, która posłała go kuźwa do grobu. Więc teraz tak, mamy PS3 ready to go, mamy Finala 13, pudełko gdzieś
poniżej tej półki, którą pokazuję, stół ją zasłania niestety. Tak, tam jest pudełko z Finalem 13, wszystko działa. Byłem zaskoczony, że pad od PS5 działa z PS3. To było duże zaskoczenie. Ale tak, to chyba wszystko, co miałem do ogłoszenia. Dlatego Final Fantasy 13 wraca i mamy teraz opcję nagrywania z PS3. I jestem ciekawy, dokąd ta królicza nora nas zabierze. Ponieważ nie jestem w stanie, czy wiecie, czy to było tylko takie gadanie i teraz totalnie to wszystko zignorujemy i serie z PS3 będą olewane, czy może nie, czy może PS3 to będzie to coś. Pożyjemy, zobaczymy. No i odliczam dni do momentu, kiedy nagle zostaną zapowiedziane remastery Infamousa i Final Fantasy 13 i starych God of Warów i wszystkiego innego, co można ograć tylko na PS3. A ja specjalnie kupiłem właśnie PS3, żeby to ograć, a wyjdą remastery. Czekam na ten moment, bo tak działa moje życie. Dobra. Dzięki za uwagę, wiem, że bardzo blebrające, kręcące dookoła wideo, ale miałem dużo rzeczy do powiedzenia i jeszcze raz wielkie dzięki za, Kacprowi za to, że mnie wspierasz, że jesteś, że pchasz to cały czas dalej, niesiesz ten głaz na własnych plecach, inni ci pomagają, ale ty motywujesz innych, to ty otwierasz ścieżkę, powiedzmy, tak więc tak, teraz próg 200 jest dostępny dla wszystkich, ogólnie też dla tych nielicznych, którzy czytają progi na Patronite, zaktualizowałem je, pozbyłem się śmieszkowych opisów, zostawiłem tylko podziękowania i jasne opisy, co daje który próg, tak, ostatnia rzecz. Ale dobra, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że przetrwaliście całe to moje gadanie, i do usłyszenia w seriach i po Final Fantasy 5 ruszamy z Final Fantasy 13 nagranym z PlayStation 3. Oczywiście to wszystko w ogóle może się wyrąbać. W jaki sposób? To stara konsola, która była przez lata nieużywana. Dałem ją do wyczyszczenia, ale gotów, będziemy sobie grać i nagle psz, kaput. Może się to zdarzyć. Nie wiem, jak długo to pociągnie. Może konsola pociągnie krócej niż to wideo trwa. Kto wie. Ale dobra, bądźmy dobrej myśli. Trzymajcie się ciepło i na razie.